Czy radykalni islamiści mogą stać się zagrożeniem dla Władimira Putina? W Rosji mieszka około 20 milionów muzułmanów. Czy część z nich może mu zagrozić? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam Państwu, że Układu Otwartego możecie słuchać i oglądać o każdej porze dnia i nocy w dowolnym miejscu. Te moje programy nadaję 5 razy w tygodniu. Wszystkie są dostępne za darmo, bezpłatnie, a to jest możliwe dzięki temu, że mój program wspierają patroni. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to wsparcie. Tym z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. A szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz już zapraszam na rozmowę. Józef Lang, ekspert do spraw islamu na terenie byłego ZSRR. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dodam tylko, że był pan przez kilka lat, pracował pan na terenie Ukrainy, tak? W Ukrainie, tak. Był pan w sztabie specjalnej misji obserwacyjnej OBWE, a przez ostatnie miesiące też pan zajmował się pomocą na miejscu dla Ukraińców. Ale nie o samej Ukrainie będziemy rozmawiać, tylko o tych, którzy ich atakują i o tym, czy radykalni islamiści, jakby, czy to jest dobra sytuacja, dobry moment do tego, żeby ten terroryzm islamski mógł się obudzić, czy są już jakieś tego sygnały, czy istnieje realne zagrożenie, że z tych, nie wiem, 20 milionów jakaś niewielka grupa, ale często to może być wystarczająca, może zrobić coś, co zagrozi władzy rosyjskiej. To pytanie należy rozbić na kilka mniejszych. Przede wszystkim z punktu widzenia Rosji najbardziej niekorzystnym zjawiskiem jest to, że mamy do czynienia z pewnym modelem, który miał miejsce w ostatnich latach, który można ocharakteryzować jako eksport dżihadu. O ile jeśli w latach 90. i 2000. w Rosji, szerzej na terenie byłego Związku Sowieckiego, były organizacje, społeczności radykalne, to władze państw postsowieckich, a w szczególności Rosji, starały się pozbyć tego problemu poprzez eksport zradykalizowanych jednostek, poprzez ich wypychanie do tych państw, gdzie nie stanowią one problemu dla Rosji. A w jaki sposób? Czyli mieliśmy, to były różne sposoby, czyli prześladowanie na miejscu, a ułatwienie wyjazdu. W niektórych najbardziej takich oczywistych przypadkach to było na przykład aresztowanie dość popularnego salafickiego duchowego, który był umieszczony w areszcie domowym, a następnie w dość niewyjaśnionych okolicznościach po miesiącu znalazł się w Syrii. Więc w innych przypadkach, jeśli ktoś byłby aresztowany, to raczej trafiłby do zakładu karnego, do aresztu śledczego. Tutaj zastosowano areszt domowy i wyjazd. Wydawanie takim osobom paszportu i nie stwarzanie problemu z wyjazdami. Pewien model, który pracował przez parę lat i który dawał swoje rezultaty, pomógł na przykład ustabilizować sytuację na Kaukazie Północnym, w szczególności w Dagestanie, zakładał, że zradykalizowane jednostki są wypychane, walczą w Syrii, walczą w Afganistanie, w Iraku, tam gdzie walczą często z siłami albo armii sojuszniczych do armii zachodnich, albo wręcz bezpośrednio przede wszystkim z armią amerykańską, zadają ich strat, stworzą dla nich problemy. Natomiast nie tworzą problemów w samej Rosji. Taka sytuacja była dla Rosji bardzo wygodna z dwóch względów. Po pierwsze, jest to pozbycie się problemu ze swojego podwórka, a po drugie, poprzez dość dużą obecność osób z Rosji, z innych republik byłego Związku Radzieckiego, często zajmujących kierownicze stanowiska w różnych organizacjach terrorystycznych, w tym w państwie islamskim. Rosja próbowała się przedstawić jako potencjalnego partnera w walce z terroryzmem islamskim, pokazywać, że możemy się różnić w innych kwestiach, możemy mieć odmienne interesy, ale tutaj ten wspólny interes istnieje. A tak, bo teoretycznie w ostatnich latach w Syrii. Chociażby, gdzie tak, znaczy ta narracja ona miała miejsce. Jeśli przyjrzeć się temu głębiej,
ten wspólny interes niekoniecznie był tak oczywisty, dlatego że to Rosja powodowała, pozbywała się swojego problemu poprzez wypchnięcie go poza swoje granice. Natomiast ten model przestał działać. Tutaj nałożyło się kilka czynników, czemu ten model przestał działać. No przede wszystkim jest to upadek państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. Po drugie są to też zmiany w samej Rosji, wśród społeczności muzułmańskiej na obszarze postsowieckim. Kiedy mówimy radykalizm islamski, jest to bardzo ogólne pojęcie. Tutaj przede wszystkim należy skupić się na islamie salafickim na terenie byłego Związku Sowieckiego. I islam salaficki jest oczywiście radykalny w swoich postulatach, ale niekoniecznie zakłada walki zbrojnej, terroryzmu i tak dalej. I w samym islamie salafickim dość długo istniał i nadal istnieje podział między tych, którzy są pokojowo nastawieni, którzy swój radykalizm raczej szukają w pobożności czy w nauce, a między tymi, którzy uznają, że należało podejmować walkę zbrojną, należało podejmować dżihad. Zmiany, które się dokonały, przede wszystkim znowu upadek państwa islamskiego, spowodował wzrost znaczenia tych środowisk, które są pokojowo nastawione. Tym niemniej, te środowiska, chociaż pokojowo nastawione, chociaż odrzucają walkę zbrojną, są to środowiska niezależne. Są to środowiska, które niekoniecznie są powiązane z władzami, chociaż niektóre państwa postsowieckie wykorzystywały tego typu środowiska do walki z radykałami zbrojnymi, tak? Z ludźmi, którzy opowiadali się za walką zbrojną. Tutaj najlepszym tego przykładem jest Kazachstan, gdzie władze kazachskie może promowały to dużo powiedziane, ale na pewno akceptowały, co w warunkach postsowieckich już jest dużo, działalność pokojowo nastawionych salafitów, co przyniosło swoje rezultaty i w Kazachstanie ten problem udało się mniej więcej rozwiązać. Obecnie mamy sytuację, w której ten model, że można pozbyć się zradykalizowanych jednostek, nie działa, ale z drugiej strony to nie zradykalizowane, to nie terroryzm islamski, ci najbardziej radykalni radykałowie są problemem, tylko problemem jest to, czego Rosja się obawia znacznie bardziej, czyli ci, którzy nie są radykałami. Tutaj warto też odwołać się do historii, do z kolei do Czeczenii, gdzie w pierwszej kolejności siły rosyjskie zwalczały i zabijały umiarkowanych przywódców, tych przywódców, których nie można pokazać jako terrorystów, po to, żeby pozbyć się tego umiarkowanego islamu, przywódców, którzy owszem mają hasła islamskie, ale przede wszystkim mają też hasła narodowe, hasła polityczne, nie tylko związane z islamem. I tego typu właśnie środowiska dzięki wojnie na Ukrainie również mają swoje drugie życie, swój drugi oddech. Tym Rosja jest słabsza, tym te środowiska oczywiście są mocniejsze. To dotyczy przede wszystkim środowisk czeczeńskich, ale nie tylko. Teraz, znaczy od jakiegoś czasu mamy do czynienia raczej z rozrostem społeczności islamskiej i dużym napływem islamistów z różnych części terytoriów postsowieckich do dużych miast w Rosji w poszukiwaniu pracy. Bardzo często słyszałem opowieści, nie wiem na ile one są, to są wyjęte, to są pojedyncze opowieści, a na ile to jest pewne zjawisko, że ci ludzie byli najczęściej bardzo źle traktowani, że byli, no, odczuwali taki ruski rasizm na sobie, no bo wyglądają inaczej, są ciemniejsi, byli gorzej opłacani, byli źle traktowani. Więc wyobrażam sobie, że to napięcie w różnych miejscach może rosnąć. Teraz ci ludzie są często też wysyłani na wojnę. Widzą osłabienie władzy, które na pewno władza jest dzisiaj słabsza, tak? W Moskwie niewiele wiemy tak naprawdę, co tam się dzieje, ale zapewne jest słabsza. Czy to nie jest podglebie do tego, żeby tam coś się zaczęło dziać, a może już się coś zaczyna dziać? W pewnym sensie można powiedzieć, że już są pierwsze oznaki tego typu działań, chociażby niedawna sytuacja w Białgorodzie, gdzie na poligonie rosyjski żołnierz z Tadżykistanu otworzył ogień do
żołnierzy rosyjskich według różnych źródeł właśnie dlatego, że był znęcali się nad nim ze względu na to, że jest muzułmaninem, więc tego typu oczywiście incydenty zapewne będą miały miejsce w przyszłości również. Incydenty zapewne rozmaite na wojnie mają miejsce, tylko pytanie, czy z tego może narodzić się coś większego, czy tam jest potencjał do tego? Zależy, jeśli mówimy o jakim horyzoncie czasowym i od wydarzeń w samej Rosji. Tak. Tutaj jeszcze wracając do tej kwestii, że bardzo często proces radykalizacji następował w Rosji, jest to oczywiście prawda. Wielu terrorystów państwa islamskiego czy innych ugrupowań, międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych, chociażby z Azji Centralnej, mieli w przeszłości epizod pracy w Rosji, gdzie ze względu na złą sytuację społeczną, ze względu na prześladowanie, ale również dostępność pewnych idei, pewnych materiałów, ten proces właśnie przebiegał tam i wyjeżdżali oni nie ze swoich krajów, tylko wyjeżdżali dalej z Rosji. Natomiast jeśli chodzi o to, jaki wpływ może mieć radykalny islam na dalsze wypadki, no to oczywiście zależy w dużej mierze od tego, co dalej będzie się działo w samej Rosji, co dalej będzie się działo w innych państwach byłego Związku Sowieckiego. Natomiast tutaj, tak jak już powiedziałem, większym czynnikiem może być właśnie nie radykalny islam, tylko bardziej pokojowo nastawione, niezależne środowiska muzułmańskie. Co widzimy z kolei na przykład w Dagestanie, gdzie protesty przeciwko mobilizacji były zorganizowane przez, owszem, salafitów, ale pokojowo nastawionych salafitów. Często brały w nich udział kobiety, dlatego w przypadku Dagestanu salafizm jest formą pewnego modernizmu, modernizacji społecznej. No dlatego, że odrzuca tradycyjne normy, które się wywodzą z prawa plemiennego, z pewnych tradycji kulturowych, a nie z prawa islamskiego. I tutaj widzimy, że społeczności muzułmańskie, zwłaszcza salafickie, tworzą pewne więzy, tworzą pewne niezależne środowiska od władz, więc w przypadku niepokojów społecznych one są przez nich wykorzystywane. Tak? Dzisiaj widzieliśmy to, znaczy dzisiaj, w ostatnich tygodniach można było to widzieć na przykładzie protestów przeciwko mobilizacji w Dagestanie. One po kilku dniach zostały stłumione przez władze rosyjskie, ale pokazują pewien potencjał w przypadku dalszej destabilizacji sytuacji w Rosji, w przypadku wystąpienia większych napięć społecznych, na pewno będzie to czynnik, który zwłaszcza w tych częściach Federacji Rosyjskiej, gdzie muzułmanie stanowią poważny odsetek ludności, będzie to czynnik, który będzie odgrywał rolę. Tutaj też bez znaczenia jest oczywiście udział muzułmanów w wojnie na Ukrainie. No i rola samego Kadyrowa. Nie tylko rola kadrowa. Rola kadrowa jest tutaj raczej powiedzmy negatywna i to ze względu na kilka czynników. Przede wszystkim Kadyrow... Znaczy, to proszę powiedzieć, jakby, co znaczy pozytywna, co znaczy negatywna w tym przypadku? Negatywna w tym sensie, że nie jest on pozytywnym przykładem dla niezależnych środowisk muzułmańskich, okay. A zwłaszcza dla radykałów islamskich, dlatego że sam ich bardzo okrutnie zwalczał. Natomiast... Czy to nie jest ktoś, kto może pociągnąć innych? Nie, jest to ktoś, kto jest częścią reżimu, jest to ktoś, kto prześladował nie tylko tych, którzy walczyli z bronią w ręku, ale również inne niezależne środowiska islamskie, więc jest to raczej w tym sensie, jest to dla nich negatywny przykład, natomiast coraz częściej pozytywnymi dla nich przykładami są muzułmanie, często Czeczeni jeszcze z pierwszej fali migracji, czyli ci, którzy odwołują się do dziedzictwa Czeczeńskiej Republiki Iczkeria z lat 90., którzy obecnie walczą po stronie ukraińskiej na Ukrainie, jak również sami muzułmanie Ukrainy. Nie zapominajmy, że na Ukrainie również są muzułmanie i to są nie tylko Tatarzy krymscy, ale również Tatarzy kazańscy, którzy chociażby mieszkali na Donbasie, którzy aktywnie walczą po stronie ukraińskiej, łącznie z tym, że mufti Ukrainy obecnie walczy z paramedykiem na froncie. Jest to dla wielu środowisk islamskich na obszarze postsowieckim, jest to przykład, do którego mogą się odwoływać. Jeśli nie mogą się jakoś odwołać wprost do przykładu Ukrainy, to na pewno do przykładu muzułmanów, którzy walczą po stronie Ukrainy, jest to jakiś dla nich wzorzec. Oczywiście za wcześnie mówić, żeby o tym, że jest to coś, co może wpłynąć na sytuację teraz, ale tak jak już wspomniałem, w przypadku
wystąpienia napięć, niepokojów społecznych w Rosji lub w którymś z państw byłego Związku Sowieckiego, pewnej destabilizacji sytuacji. Jest to czynnik, który może mieć wpływ. A czy są jakieś środowiska, jacyś liderzy, którzy gromadzą wokół siebie, którzy są takim, nie wiem, ośrodkiem sterującym, tak jak kiedyś miało być tym, to się nazywało Emirat Kaukaski, tak, utworzony przez Doku Umarowa. To był 2007 bodajże. Tak. Czy on odgrywa... Emirat jakby odgrywa jakąś rolę, czy to jest tylko już wspomnienie? Emirat Kaukaski jest w zasadzie historią. On został rozbity przez siły rosyjskie. Tak. I jednym z ważnych przyczyn też rozbicia Emiratu Kaukaskiego był odpływ i nowych ochotników, środków również do Syrii. Osoby z Dagestanu, z Czeczenii, które radykalizowały się, chciały podejmować walkę zbrojną, w pewnym momencie miały do wyboru albo podjąć tą walkę zbrojną w strukturach Emiratu Kaukaskiego, który już chylił się ku upadkowi, albo w Syrii, albo w państwie islamskim, albo w szeregu innych ugrupowań, które z kolei zwyciężali wówczas, chwalili się na wideo drogimi samochodami, którymi jeździli, willami, w których żyli. Więc ten odpływ również w pewnym momencie po prostu zniszczył Emirat Kaukaski. Obecnie jest cały szereg środowisk, liderów, organizacji, do których można się odwoływać. Są to zarówno walczący Czeczeni, którzy walczą na Ukrainie, to są dwa oddzielne bataliony. Ale mówi pan o tych Czeczenach walczących po stronie ukraińskiej. Po stronie ukraińskiej, tak. Mhm. To są dwa oddzielne bataliony, które zostały utworzone w 2014 roku, ale obecnie zostały odtworzone, są znacznie większe. Pierwszy to jest batalion imienia Dżohara Dudajewa, którym dowodzi Adam Osmajew. Jest to środowisko bardziej, powiedzmy, nie tyle, że niereligijne, ale mniej, nie jest to środowisko salafickie, bardziej iczkeryjskie. A drugi, gdzie z kolei islam odgrywa większą rolę, jest to batalion imienia Szejka Mansura, dowodzony przez muslima Czerbolajewskiego. Więc tego typu środowiska są. Przede wszystkim na samej przestrzeni postsowieckiej są też liderzy religijni. Salafici nie mają hierarchicznej struktury, raczej jest to sieciowa struktura, oddolny ruch, którzy się koncentrują wokół pewnych kaznodziejów, przywódców religijnych. A oni w Rosji odgrywają dzisiaj jakąś rolę taką też społeczno-polityczną? Wśród społeczności salafijskich tak. Tylko tutaj oczywiście należy pamiętać, że są to... To nie są hierarchiczne struktury, tak? Czyli oni mają swoich zwolenników, mhm. Ich zwolennicy, do których docierają za pośrednictwem chociażby mediów społecznościowych, ale przez to, że jest to posłuch u zwolenników, którzy słuchają w mediach społecznościowych, niekoniecznie nie ma to formy organizacji, tak? Ale czy oni są jakby w miarę niezależni, czy są też prześladowani? Są oczywiście ci najbardziej popularni, którzy byli prześladowani, często przebywają poza Rosją. Natomiast odgrywają, nadal mogą dostarczać swoje wykłady, swoje kazania do swoich zwolenników na terenie Rosji za pośrednictwem mediów społecznościowych. A czy generalnie to nastawienie środowisk muzułmańskich jest, można powiedzieć, antyputinowskie, zwłaszcza tych bardziej radykalnych? Środowisko muzułmańskie jest dużym wiem, uproszczeniem. Wiem, że to jest bardzo duże uproszczenie, z naszej perspektywy. Tak? Środowiska chrześcijańskie. Proszę troszeczkę nam to rozjaśnić. Znaczy, tutaj przede wszystkim należy pamiętać, że islam jest nawet bardziej różnorodny niż chrześcijaństwo. Natomiast na przestrzeni postsowieckiej możemy rozróżnić kilka podstawowych form islamu. Pierwsza, najbardziej rozpowszechnioną formą islamu jest to islam kulturowy, czyli jest to po prostu percepcja siebie i percepcja również przez innych jako muzułmanina ze względu na to, że jest się z określonej grupy etnicznej, tak? Czyli że jestem Kazachem, to jestem muzułmaninem, a na przykład, albo jestem Tatarem, to jestem muzułmaninem, nawet jeśli zupełnie nic nie wierzę, nie praktykuję tej religii, tak samo jak jestem Rosjaninem, to jestem prawosławny, mimo że mogę nawet nie być ochrzczony, tak? Więc to jest taka najbardziej bazowa forma islamu.
Nieco bardziej zaawansowaną formą islamu jest islam ludowy, czyli tu już jakby jest pewien element sakralny, są pewne wierzenia, pewne rytuały, ale bardzo często jest to bardzo okrojone i pozbawione tego zaplecza intelektualnego. Jest też oczywiście oficjalny islam, czyli ten islam, który wspiera władzę i to różnych odłamów, bo może to być islam sunnicki, w przypadku Kaukazu Północnego jest to bardzo często islam suficki, czyli odwołujący się do sufizmu mistycznego nurtu w islamie, a w przypadku Azerbejdżanu będzie to islam szyicki. Natomiast tutaj jego podstawową funkcją jest to, że ma on określony stosunek wobec władzy, jest to część oficjalnie, formalnie struktur państwowych, albo jest to bardzo powiązane ze strukturami państwowymi, natomiast jest to w pełni kontrolowane przez państwo. Więc no, tego typu islam oczywiście wspiera władzę i oficjalny islam w Rosji wspiera działania rosyjskie, wojny Rosji na Ukrainie. Natomiast bardziej niezależne środowiska, tak jak chociażby wspomniani wcześniej salafici, oni oczywiście są mniejszością, ale oni mają negatywny stosunek do władzy ze względu na to, że ta władza ich prześladowała. Przez wiele lat władza rosyjska bardzo obłaskawiała te środowiska, tak jak czytałem, jakby no, zalewała ich pieniędzmi po to, aby kupić sobie spokój, gdyż obawiała się no, tego, co się działo w latach tam 2000. I na ile to dalej, na ile to okazało się skutecznie, a na ile to okazało się krótkotrwałe i taką... Patrząc na udział kadyrowców w wojnie na Ukrainie, okazało się to skuteczne, tak? Część oczywiście muzułmanów w Rosji duża część wspiera działania władz na Ukrainie. Bardzo często w regiony, gdzie zamieszkują mniejszości etniczne w Rosji, nie tylko muzułmańskie, no bo na przykład mamy też przykład Buriacji czy Tuwy, one są gorzej rozwinięte, przez to służba w wojsku była czymś atrakcyjnym ze względu na duży żołd i relatywne bezpieczeństwo pracy do niedawna, więc stąd też nieproporcjonalny duży udział mniejszości narodowych, w tym chociażby z Dagestanu, w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, więc tutaj te działania przyniosły skutek, dlatego że Czeczeni, więcej Czeczenów walczy po stronie rosyjskiej niż po stronie ukraińskiej w tej wojnie. Jeśli porównywać do lat 90., no jest to oczywiście nowa sytuacja i można stwierdzić, że te działania przyniosły skutek, ale znowu mówimy o różnych środowiskach wewnątrz, o różnych grupach, różnych nurtach wewnątrz islamu. Podsumowując i patrząc z perspektywy tego, co może zagrażać Putinowi na terenie Rosji, nie mówię o zagrożeniu z zewnątrz, rozumiem, że z jednej strony to są no, potencjalnie wszyscy oczekują cały czas na informacje o tym, że ten jego najbliższy establishment się rozłamie, że ludzie zaczną bać się o swoje życie, o swoje majątki i ktoś wreszcie go spróbuje obalić, ale póki na razie to są wyłącznie marzenia albo spekulacje, nie ma żadnych potwierdzonych informacji. Ja rozumiem, że to jest jedno zagrożenie dla niego, ale drugie to są właśnie, to chyba, jeżeli jakiś protest ma wybuchnąć, to pewnie bardziej w takich środowiskach islamistycznych niż jakichkolwiek innych. Nie jestem pewien, czy tak bym to postawił, natomiast sądzę, że tutaj analogia ze Związkiem Radzieckim może być bardzo trafna. Przez lata sowietolodzy na Zachodzie pisali o tym, że przyczyną rozpadu Związku Radzieckiego prawdopodobnie będą napięcia w Azji Centralnej, dlatego że zamieszkują ją muzułmanie, którzy są obcy kulturowo wobec ateistycznego komunizmu. Tymczasem Związek Radziecki rozpadł się właśnie ze względu na napięcia wewnątrz ścisłej elity partii komunistycznej. Azja Centralna była ostatnią częścią Związku Sowieckiego. Kazachstan był ostatnią republiką, która wyszła ze Związku Radzieckiego. Tym niemniej konflikty po rozpadzie Związku Radzieckiego, te najdłuższe i najbardziej krwawe, czyli wojna w Czeczenii, wojna w Tadżykistanie, jednym z czynników, które je powodował i które potem je podsycał, był oczywiście islam. To nie był jedyny czynnik, bo do tego dochodziły kwestie narodowe, plemienne, społeczne, gospodarcze i tak dalej, ale już
po tym, jak się rozpadł Związek Radziecki, to ten czynnik odegrał ważną rolę i był jednym z czynników napędzających dwa najbardziej krwawe konflikty do niedawna, dwa najbardziej krwawe konflikty na przestrzeni postsowieckiej. Bardzo panu dziękuję. Józef Lang był naszym gościem. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj. Bardzo dziękuję. Jeśli podobała wam się ta rozmowa, to zalajkujcie albo skomentujcie, a najlepiej wesprzyjcie na patronite.pl, ale koniecznie napiszcie, co sądzicie o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Te wszystkie komentarze czytam i są dla mnie bardzo ważne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.